Proszę Państwa, witam serdecznie w Białymstoku, stolicy Podlasia. Tutaj w hali Liceum Rolniczego rozgrywany jest drugi międzynarodowy Dojlidy Cup. Organizatorem tego turnieju jest klub PKK Żubry Białystok. 7 drużyn w roczniku 2002 walczy o Puchar Dojlidy. Mamy pierwsze spotkanie. Taka nieporzysta liczba, każdy z każdym gra i będzie decydowało ilość zdobytych punktów. Kto ich zdobędzie najwięcej, ten wygra ten turniej. Proszę Państwa, to już druga edycja. W pierwszej edycji turniej wygrał Rośpisz. Niestety nie przyjechał na drugą edycję. Chyba powód jest taki, że ich lider, który bardzo dużo punktów zdobywa i ciągnie całą grę, ma poważną kontuzję. No i trener Szary się nie zdecydował bez lidera przyjechać, a szkoda. Ale za to przyjechał świetny zespół z Dobrowy Górniczej, MKS Dobrowa Górnicza. W pierwszym spotkaniu podejmuje Płońsk i na tablicy wyników mamy 54 do 10. A zespół z Dobrowy Górniczy, zespół Dobrowy Górniczy jest prowadzony przez znaną trenerkę w Polsce, przez panią Marzenę Rudolf, trenerka drugiej klasy. To już jest wyższa półka. Nawet światowa. Dobrowa Górnicza przyjechała w 12-osobowym składzie. Ma i młodszych, i wielkich, i małych. Tutaj największe wrażenie na wszystkim robi Przemek Paduch, 2003 rocznik, już pierwsze punkty zaliczył, ale oczywiście jesteście drużyną, prawda? Teamem. Będziemy wybierać MVP meczu. Będziemy nominować. I kolejne punkty są. No i mamy kolejny zespół. Las Dia, który często jeździ do Polski, do Białegostoku. Ja już dzisiaj zapraszam do mnie, do Rudy Śląskiej robimy w czerwcu. Przyjedź do mnie do domu. Ale to jest 500 kilometrów jeszcze. Co wy tutaj robicie? Skąd wy macie tyle butów? Ze sklepu. Ze sklepu? Wszystkie buty mi fajnie założy na ten sznurek. No po tym spotkaniu zagrają Las Dia i chłopcy z Mińska Mazowieckiego ProBasket. Kamal, liderka. Proszę Państwa, nagram troszkę chłopców z jednej piątki i z drugiej. Rzuty wolne dla Dąbrowy. Pozdrawiam rodziców. Wszystko ok, chłopcy. Szczęśliwie dojechali do miejsca zakwaterowania. Wyspali się. Zjedli dobre śniadanko. Troszkę tutaj chłodno na hali, ale biegają chłopcy, więc na pewno są rozgrzani. Gorzej ze mną. Tu mamy Płońsk. Prawdziwych mężczyzn się poznaje po tym, nie jak zaczynają, tylko jak kończą, prawda? Mamy tutaj sympatyczne panie, które obsługują protokół, muzykę. To na razie tyle. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Białegostoku pozdrawia Zibi. Tym razem się nie udało Dziekańskiemu, ale potrafi rzucić 9 kółek w meczu. Tym z numerem 10. Ostatnio rzucił 57 punktów, a jest rocznik 2003.
Pięknego soku pozdrawiam Zibi i Przemek. Filip.